Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt Tarota Akaszy dla Wężownika na tydzień 40 roku 2023. Karta marzeń się pojawia na samym początku. W tym pionowym ułożeniu oznacza, że jest możliwość, by te marzenia spełniać. Pojawia się energia, by zająć się sobą, nie patrzeć na innych, a samemu doświadczyć piękna tej rzeczywistości. Więc jeżeli macie taką możliwość, tu i teraz nie wahajcie się, wyruszajcie w świat. Karta muzy, radość w sercu, dusza w sercu, natchnienie, szczęście. Więc nie tylko wy tutaj w ciele i umyśle będziecie się cieszyć. Wasza dusza także będzie szczęśliwa. Narodziny, nowy początek. Pamiętacie, jak przed chwilą powiedziałem o tym, że jest to czas, byście zajęli się sobą. A karta narodzin jest odwrócona. Oznacza to, że nie jest to czas na zakładanie rodzin, na dzieci. Nie jest to czas na jakieś nowe biznesy, coś, co was uwiąże w jednym miejscu na długi czas. A na te rodziny macie czas. O tym mówi karta z klapsydrą. Ona jest w pozycji odwróconej, czyli ta klapsydra jest pełna. Na rodziny, na obowiązki przyjdzie czas. Kolejna karta, która się pojawiła, jest to karta mówiąca o tym, że burza w waszym życiu dobiega końca. Zbliża się czas, gdzie wyjdzie słońce, a tą skumulowaną energię wy uwalniacie do nieba, do waszych wyższych ja. I jest to bardzo ważne, ponieważ tak normalnie to te nasze wyższe ja uderzają w nas tymi piorunami, byśmy realizowali zakładane cele, o których zapominamy, a tutaj to wy uderzacie w te wyższe ja, by zrobiły coś dla was, by zauważyły wasze tutaj ziemskie potrzeby i pragnienia. Odwrócona karta balansu, nierównowaga, dysharmonia, a nawet skłonność do jakiegoś postępowania niezgodnie z zasadami, niezgodnie z prawem, ale w tym przypadku mówimy tutaj o tych duchowych zasadach. Karta stoi zaraz nad kartą muzy. Tu jest wasza dusza. To jest ten wir. Ten odwrócony balans wskazuje na takie zagrożenie, że w życiu będziecie kierować się utartymi schematami, wzorcami zapisanymi w waszym umyśle, a nie tak, jak chciałaby zachować w danej sytuacji wasza dusza. Popatrzcie na serce piramidy. Kluczowa karta w tym rozkładzie to jest Arka Przymierza. To jest kontrakt. Wasz kontrakt ze źródłem. Ta karta ma dwa znaczenia. Znaczenie biznesowe, czyli podpisanie kontraktu z nowym pracodawcą. Jakikolwiek kontrakt, który można podpisać, związany ze wszystkimi możliwymi aspektami naszego życia. Ale drugie to ważniejsze znaczenie, głębsze, to właśnie kontrakt ze źródłem. W waszym życiu pojawia się jakaś misja, coś ustalonego przed tym życiem, coś się pojawi, czym będziecie musieli się zająć. Pojawiła się karta róż, związana z bliskimi relacjami, odwrócona podróż. Skasowana podróż do jakiegoś miejsca. Miała to być daleka podróż, ale ona nie może się odbyć ze względu właśnie na ten kontrakt. Tak jakbyście ze swoim partnerem, partnerką planowali zmienić miejsce zamieszkania, miasto, kraj, kontynent, ale w wyniku tego kontraktu, który się pojawił,
Ta podróż została skasowana. I popatrzcie, znów karta róż. Znów karta mówiąca o związkach. To jest potwierdzenie tylko tej poprzedniej karty. Popatrzcie, pojawia się konflikt. Stłuczona filiżanka. Tutaj siedziały dwie strony konfliktu. Jedna strona bardzo chciała jechać do tego nowego miejsca, ale druga dostała jakąś ważną propozycję, coś, co musiało ją zatrzymać. Pojawił się konflikt, ale nie jest to jeszcze konflikt, który miałby oznaczać rozpad takiego związku. Po prostu wielkie niezadowolenie. A ten ptak, który niesie wiadomość, on wylatuje z tej karty dodatkowej. Odwrócone żywioły, rozbita jedność świadomości, ciała, umysłu, duszy. To oznacza tylko, że ta druga strona konfliktu bardzo mocno przeżyła to, że nie może jechać, że to się nie uda. To było bardzo mocno zaplanowane, ale ten kontrakt to jest Arka Przymierza, to jest kontrakt ze źródłem, to jest umówione z góry, karmiczne. To jest ważniejsze niż pragnienia ciała, umysłu, jego marzenia. Jeśli chodzi o związki w tym rozkładzie, karty pokazują, że nie jest to czas na zakładanie rodzin, na dzieci. Jest to czas dla was, byście doświadczyli tej rzeczywistości, jej piękna możliwości. Zanim zaczniecie zakładać rodziny, macie na to czas. W związkach może pojawić się taka sytuacja, że będzie zaplanowana jakaś podróż do nowego miejsca, kraju, kontynentu, ale z powodu jakiegoś kontraktu, jakiejś siły wyższej, jakiegoś kontraktu może biznesowego, ta podróż zostanie skasowana i jedna połówka bardzo mocno to odczuje, będzie bardzo rozdrażniona i poraniona tą sytuacją. Praca i finanse. Karta Arki Przymierza jest to kontrakt. Kontrakt biznesowy, finansowy. Jest to bardzo dobra karta. Jeżeli dodamy do tego kartę, która ma zachęcać was do realizacji swoich marzeń, pragnień, podróżowania po świecie, to w finansach także będzie dziać się dobrze. Jeśli chodzi o zdrowie, to oprócz tego rozdrażnienia emocjonalnego jednej z połówek z powodu tej podróży, która została skasowana, nic złego dziać się nie będzie. Twórczość i kreatywność, karta muzy, dusza w sercu, natchnienie, miłość, radość, tworzenie wszystkiego, co tylko wam się objawi w waszych sercach. Świetny czas, by tworzyć cokolwiek sprawi wam przyjemność. Jeśli chodzi o duchowość, to ona będzie miała na was wielki wpływ. Wasza dusza będzie działać poprzez was, a także samo źródło, Arka Przymierza. Duchowość będzie naciskać na was, byście realizowali pewne z góry przed tym życiem założone cele. Ale nie jest to czas takiej głębokiej duchowości, gdzie mielibyście wnikać w głębiny siebie, szukać waszych innych ja, poprzednich wcieleń. Skupiać się będziecie po prostu na tej tutaj rzeczywistości i korzystać tylko z podpowiedzi duchowości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.